Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii Pyknijmy w Battlefield 4. Witam się z wami DJ Palaside i kontynuujemy naszą serię. Jedziemy sobie dalej. Wrecker, mam coś dla ciebie. Masz lornetkę taktyczną? Przyda się na pewno przeciwko naszym wrogom, których spotkamy na polu walki. Pierdala, gdzie my jesteśmy? Tylko popatrzcie. Wolność. Tak, bardzo wolność, że nas dorwą. Dobra, tylko nie pamiętam, którym przyciskiem odpalało się tą naszą luterkę. A, Q, dobra. Dobre miejsce na więzienie. Dobra, mamy... Przy tobie? Zawsze. Mamy wsiąść do wagonika. No, pewnie. Uważaj, bo uwierz. Gdybym nie wzięła was do niewoli w Singapurze, zginęlibyśmy. A pak! Co z nim? Jego też uratowałaś? Goddammit. Czy nasza lornetka... Ruszamy. Tempo. Zaś tak bardzo ograniczone? Patrol! Obok wieży. Śnieg to dobra osłona. Dobra. Czyli tu już chyba nikogo więcej nie ma. Czyli mamy tak. Mamy trzy patrole. Tam jeden pojedynczy. I ten patrójny. A tych da się po cichu ściągnąć. Po cichutku, po cichutku. Nie ma sensu wzbudzać podejrzeń. Bo oni mają tutaj helikoptery. Kto tu strzelił coś? Może się helikopter rozbił po prostu. Albo coś, nie wiem, dobra. Hej. Teraz tak, możemy wziąć Claymore'a albo naszego odłamki. Nie, wolę wziąć odłamki. O, czekajcie, czekajcie. Gdzie są te odłamki pieprzone? Przejdziemy przez ten most. I co? Twoje kumple tam na nas czekają. Wiedzą. Interesuje ich most. Co jest? Ściągają tu całą jebaną armię? Chcą stłumić zamieszki. Długo to nie mogło potrwać. Trochę chujowo. Teraz tak, czy czekać, aż oni tu podjadą, czy... Tam samochód się zatrzymał, dobra. To nic, ściągamy ich. 3, 2, 1. Cicho, biegiem! Nie! Dobra! Kurde, nie umiem wsiąknąć ich. Co to było? Wow, zniszczyli moją osłonę. Łapcie to, skurwiele. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzicie. Powoli, powoli. Żaden problem! Weźcie, no właśnie, zniszczysz mi to? Kochana, po co mówisz żaden problem? Skoro i tak to nie trafiasz. O jest, zniszczenie pojazdu, dobra. Ściągnijcie mi tego łebka tam na dole. Tego tutaj. No ty chuju. Dobra, headshot. No. Pieprzona ścinka. Most czysty! Dobrze, dobrze, że most czysty, ale co mi to daje, jak ja potrzebuję zobaczyć, czy tam ktoś jest. Tam mamy beczkę, tylko trochę za późno jak na beczkę. Jedziemy w takim razie, dalej. Trochę się zrobiło głośno, ale to mniejsza, dobra. Ammo uzupełnione.
Lecimy dalej. Tutaj. Oczywiście, że odłamki nadal. Prowadzą ostrzał ze stoku! Kryć się! Kryć się! Oni mają granatniki! Niech mają. Czyli będzie wojenka. Jeszcze się trzymasz? To jest kurwielu, no. Dobrze. No, w końcu dostał. To jest jak gdzie oni są. Kurwa, o kurwa, ilu, zaraz, stop. Jebane granatniki aż tak, OP? Wyjebą go, zaraz ich pościągam z tej strzelby, tylko znajdę sobie jakąś dobrą miejscówę. Dobra, jedziemy. Odłamki gotowe. Prowadzą ostrzał ze stoku! Kryć się! Kryć się! Wiem, że tam jest jeden. Serio mnie tutaj dorwiecie? O kurwa! Poważnie oni strzelają gdzie chcą! Ej, dostał w banie. Teraz dostał w banie. A jest jeszcze jeden. Ciebie, kolego, nie widziałem, musisz wybaczyć. Oj, na ślepo nie ma co. Trzymaj to powietrze. O, jest bania. O to chodziło, dobra. No to teraz Wrecker. Ściągamy. Skurwieli. Po tamtej stronie. Wychyl się, wychyl się, wychyl się. Proszę cię. Ale pięknie, no to. Coś pięknego. Teraz taka ciekawostka. Jak byłem mały, chciałem być snajperem. Dlatego taki sentyment trochę do zwiadowcy. Serio, wychyliłeś się? Dlaczego cię nie trafiam? Kurwa! Skądże on? Już ogarnęliście? Jest, dobra, banie. Skąd jest ten pierdolony ostrzał? No nie uda, chyba mi się nie uda ściągnąć pilota. No nie, nie uda mi się. Niestety, musicie mi wybaczyć. Bardzo skupiam się na tym, żebym ja nie ucierpiał, żeby to nie poszło się jebać i żeby ogólnie było całkiem spoko. Dobra, czy możemy już brnąć do przodu? Bo wydaje mi się, że czas najwyższy. Trochę się przedostać dalej. Ja bym na tą wieżę tam chętnie wszedł do góry. Tam był jeden. Kurwa. Tak chujowego snajpera jak ja to jeszcze nie widziałem. Już blisko. Wrecker! Mamy towarzystwo! To niedobrze, że mamy towarzystwo.
Ja nie wiem, gdzie oni są i to mnie boli. Gdzieś tam byli z przodu, to wiem, ale... Gdzie dokładnie? Strzelają. Za nami są. Kurwa, granaty, flashbanki. Ile tu się wyrabia? Pana. Ściągać ich do kurwy, no. Czy ja zawsze tutaj muszę wszystko robić sam? Biegnie koło ciebie, Hanna, koleś. Nic sobie z tego nie robisz. Szybko! Chleba! Chleba! Blisko śmierci. Dobra, oni biegną tu. Chyba to było najlepsze zagranie w ogóle ever, że wziąłem tą snajperkę, bo tym granatnikiem to ja bym szczerze porobił gówno. I kurczę, by było chujowo. Przemieszczamy się. Dobra. Przeładujmy naszą elitkę. Uwaga! Strażnicy! Serio? Wow! Złoto! Zajebiście. Dobra. Czy już możemy wsiadać? Chciałbym. No, wygląda to zajebiście. Pewnie na dole już za nami czekają. Albo, znając życie, ta kolejka się spierdoli. Będzie chujowo. No, dobra. Co teraz? Jedziemy. Cię nie znam. Beczka z blachy, a my jak śledzie. Masz lepszy pomysł, Irish? Wspominałaś wcześniej, że Dzińcze żyje. Chang nie dał rady go zabić. Teraz jest na desantowcu Valkyria. Twój mąż, w cudzysłowie. Tak, to była nasza przykrywka. Jeśli Changowi uda się go dopaść, przyszłość Chin będzie zagrożona. Jebać przyszłość Chin. Wszyscy na naszym okręcie są zagrożeni. Na to akurat nic nie poradzimy, przyjacielu. Coś ty za jeden. Co to za pajac, kurwa? Oho, mówiłem, że coś będzie z kolejką, nie tak? Część pieprzonego planu? O nie, helikopter. Uwaga! Mogę go ściągać? O kurwa. Ja bym mógł go ściągnąć, ej. Wow. Na pewno. Na pewno by przeżyli. Tak. Chyba koniec misji. Wszyscy cali? Ja tak. Ale Rusek nie żyje. Przynajmniej umarł jako wolny człowiek. Chodźmy, przed nami długa droga. Koniec? Czyli zostaje nam jeszcze jedna misja. Znaczy taka główna ta kampania. Bo to była szóstka. Przynajmniej chyba tak dobrze kojarzę. Kontrola systemu. Mamy już krótkie, uruchomiliśmy też ESM i część odbiorników. Bliżej Suezu spróbuj połączyć się z Izmalią, używając anten kierunkowych. A na razie cisza. Tak jest, kapitanie. Jakieś ślady grabarzy? Żadnych. Nie ma nawet śladu po ich nadajnikach. Przecieram tu zdechnąć! Dopóki będziemy razem, nie zginiemy.
Okej. Jest spoko. Rozpalili sobie ognisko. 2 dni później. Pierdolony złoń! Może cię zastąpię, Iris! Nie trzeba, dam radę. Usiądę obok ciebie. Bez jedzenia i wody długo nie pociągniemy. Uważaj na nas, Wrecker. Daleko do tego pieprzonego ogniska? Gdzie jest... Dima? Jeśli nie jest, to ja poprowadzę. Po moim trupie, Kano. Czemu nie chcesz mi zaufać? Odśpiałaś? Przecież ja nawet nic o tobie nie wiem. Czyją ty w ogóle trzymasz stronę? Wiesz co, nieważne. Tak? Zaskocz. Przedstawiłam Jinxie moim rodzicom i rodzeństwu z dziećmi. Chciałam dać im nadzieję. Następnego dnia ludzie Changa... Coś czuję, że tutaj będą właśnie... Wszyscy. Ludzie Changa. Zwolni. No. Moja kolega prawie nic nie wiedziała. Słucham, ja przepraszam, okej? Okay? Na zaufanie trzeba zasłużyć. Kurna! Jazda! Nie ma to jak mały jeep kontra... czołg. Ruscy! Widzieli nas? Dopóki będziemy cicho, nic nam nie grozi. Co ty gadasz, Hanna? Musimy stąd wyjechać, za dużo ich tutaj. Ani słowa. Szybko, ruszaj się, tempo. Okej, Braku? Co tu robią nasi ludzie? Przez to, mamy 3 minuty. Co to jest? Posterunek obserwacyjny? No, ludzie, ruszać się. Prawie nas ujawniliście. Służysz w piechocie morskiej? Tak, grabarze. 7. flota. Tak, a skąd jesteś? Z Brooklynu. Flatbush. Tilden czy Wingate? Westinghouse. Uwaga, nie wierzę. To jak mój brat, mój stary ma lokal w Brownsville. No super, no jest zajebiste miejsce na rozmowy. Ona to chiński wywiad, jest w porządku. Jak możemy dotrzeć do bazy? Nie wiem. Cudem? Pokażę wam, jak to wygląda. Rosjanie są wszędzie. Ja też chcę, ej. Wypadli nas na Stare Miasto. Szukamy transportu na zachód. Gdzie jest wasz dowódca? Ostatnio był na Starym Mieście. Kilometr na wschód. Na waszym miejscu poszukałbym major Greenland. Na pewno jej nie przegapicie. Hej, połącz się z Greenland. Przekaż, że będzie miała gości. Tak jest! To najlepsza droga? Zgadza się. Macie w wozie coś, czego nie powinni dostać w swoje łapy Rosjanie? Nic, tylko kupę piachu. Wrecker, tak. Rogaliki Moliny. Zapraszam. Lokal mojego ojca, najlepszy w mieście. Zabierz tam ludzi, jak to się skończy. Dobra. Ruszamy. Spalić wszystko i jazda. Znikamy. Aha, czyli palimy wszystko. Cześć! Może sprawdziłem Facebooka, Łoewa, kurczę. Dobra. Galiki, najlepszy lokal. Cholera, głodny jestem. A to Stare Miasto daleko jak kurwa mać. Zaczem czekamy? Jak tylko dotrzemy do amerykańskich wojsk, musimy przesłać wiadomość na Valkyrie. Garrison wie, kogo ma na pokładzie. Nie Hanna? Wie, ale tylko on. Lepiej trzymać to w tajemnicy. Okej. Okay. Dobra, w takim razie moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Ja was zapraszam do komentowania, subskrybowania na mojego Facebooka facebook.com/DJPalace i thumbs up. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej.